Manko czołgiści, ja jestem Archenox i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Co mam w garażu, tak, co mam w garażu. Do teraz przechodzimy do filmu i chcę powiedzieć, że naprawdę możecie zostawić taką łapkę w górę i pozytywny komentarz, to będzie bardzo motywowało. I na pierwszy rzut oka wam się widzi T1S6X1, naprawdę bardzo fajny czołg, lekki drugiego tieru, naprawdę bardzo fajny czołg. Muszę powiedzieć, że nie wiem, czy bagaj na goldzie, bo jak go wyrzuci na jakieś twarde cele, to niestety trzeba z golda walić. Czołg jest zwany jako T-Rex, bo to jest niezły rzeźnik na drugim tierze, to naprawdę bardzo fajny czołg drugiego tieru, takim po prostu unikalnym kamuflażem, bo na PS4 jest niebieski, a na Xboxie jest taki zielony kamuflaż, tak zielony kamuflaż, tak zielony kamuflaż, naprawdę bardzo fajny czołg drugiego tieru, taki fan tank. Wtedy T2 Light Tank, tak T2 Light Tank, chciałem powiedzieć T1, ale T2 Light Tank. I powiem to, że ten czołg jest fajny, bo zrobiłem na nim 9 killi. Trochę jego minusem jest to, że go losuje plus 2, czyli do czwórek, i to jest trochę jego minus, bo z taką penetracją to nic ten czołg nie zrobi, bo na czwórkach jest Matilda, Hetzer, tak Matilda, Hetzer i inne twarde czołgi, IMX-40 do... Ten czołg jest fajny, ale na czwórki jest trochę słaby, bardzo nawet słaby. Teraz M2 Light Tank, tak M2 Light Tank, bardzo fajny czołg do wbijania statystyk, tak bardzo fajny czołg do wbijania stat. Tak, bardzo fajny czołg do wbijania statystyk, ja tam się nie przejmuję statystykami, no ale jest bardzo fajny czołg lekki drugiego tieru, naprawdę fajny, nie się taki tak mi się mi dobrze gra, że naprawdę to jest taki czołg drugiego tieru, naprawdę przyjemnie mi się nim gra. Potem M22 Locust, tak M22 Locust. Bardzo fajna maszynka trzeciego tieru, tak fajna maszynka trzeciego tieru, no, mi się nim fajnie gra, bo jak mi nie wychodzi na wyższych tierach, to sobie wskakuje do Locusta i naprawdę fajne bitewki można nim ugrać, to naprawdę ten czołg jest fajny, M22 Locust. Potem M3 Steward, to w garażu nie wiem czemu mam. Wilkołak T71, to go zdobyłem z eventu halloweenowego, go w tamtym roku zdobyłem. Tak, w tamtym roku na evencie halloweenowym zdobyłem Wilkołaka, naprawdę bardzo fajny czołg. T92 to jest właśnie czołg z tych misji bitew codziennych za 50 poziom, to naprawdę bardzo fajny lajcik. Znaczy on jest za 40 poziom, za 40, za 50 jest IS-6, dobra, nieważne, za 40 poziom jest T92, T92 jest za 40 poziom, znaczy mi się pomyliło, to naprawdę bardzo fajny lajcik, bo z moim kolegą z klanu grałem i naprawdę w Plutonie to robi taką siekę, że szok. Sheridan XM551 Sheridan. No powiem, że fajny light, ale na razie na nim nie mam trolla, bo jeszcze expie. No ale powiem, że bardzo fajny lightik, naprawdę bardzo fajny czołg lekki. Potem T22 Prototype, tak jedynka, którą ja mam jako jedyną jedynkę, bo jak wiecie Wargaming z tym patchem 6.0 usunął jedynki, to już było 3 miesiące temu, wiem, ale w patchu 6.0 usunęli jedynki, teraz tylko trójki są, tak trójeczki. Wtedy M2 Medium, to po prostu go mam w garażu, bo może nagram jakiś odcinek o tym czołgu, do po prostu go trzymam sobie w garażu. Potem Reaper, tak N4A2, E4 Reaper. Naprawdę bardzo fajny czołg z takim malowaniem tygrysim, takim
takim, jakby takiego tygrysa. Naprawdę bardzo fajny czołg. The M4 Improved, tak, M4 Improved. No, dla mnie trochę taki średni trochę czołg, bo pancerza to za grosza, za grosz nie ma, bo to tak pochłania pociski, że ten. Ale jeden raz udało mi się na nim specjalistę zrobić, to powiem, że nawet przyjemny czołg, może trochę z pancerzem jest nieprzyjemny, no ale jest, no, nie powiem, że zły, bo jest nawet fajny. Wtedy N4, A2, E4 Sherman, to jest fajna taka wersja bez malowania Reapera i naprawdę to bardzo fajnie wygląda, bo ma takie tutaj takie koła do gąsienicy, takie nie wiem, jakby apteczki tutaj takie ma, takie jakby nie wiem, albo apteczki, albo coś dane takie na wieżę, ma nawet tutaj wiadro pod prawie przed tym, przed po prostu przed wydechem, drewno tutaj ma. No naprawdę, nawet ten model bardzo fajnie wygląda, tego Shermana. Wtedy Sherman Thunderbolt, tak, fajna maszynka, która naprawdę ma bardzo fajny pancerz, naprawdę spoko pancerz ma. Potem Freedom, T26E4 Freedom, to jest super pers, ale z malowaniem takim patriotycznym, amerykańskim, w takim malowaniu amerykańskiej flagi, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Wtedy mój ulubiony czołg 10 tieru N48 A5 Patton, z tym stylem to dla mnie fajnie wygląda, to jest tylko moje zdanie, ale ten czołg z tym stylem 3D dla mnie fajnie wygląda, bo tak wygląda, jakby ten czołg był na wojnie tej w Wietnamie, to naprawdę bardzo fajnie ten czołg wygląda. Wtedy T95E6, mój ulubiony czołg tam po Patonie, bo naprawdę takie wyniki nim robię, że ten czołg jest moim ulubionym po Patonie, bo naprawdę ma fajne działo, naprawdę fajne działo to ma, i mam na, właśnie widzicie dwie odznaki biegłości na nim, tak, dwie odznaki biegłości. Wtedy M48 A2 łamane przez T54 E2, potocznie zwany Patton ze 120, naprawdę bardzo fajny czołg średni, naprawdę to jest takie coś ala E6, tylko wolniejsze, bo to jedzie 48 na godzinę, tak, 48 na godzinę, ale ma bardzo fajne działo, naprawdę fajne działo, to samo co ma E6. Wtedy T14, tak, T14, czołg 5 tieru, czołg ciężki. No nie powiem, że jest taki zły, no ale jest spoko nawet. Kleiser K był ostatnio, chyba nie, 2 tygodnie temu albo tydzień temu do zdobycia. To powiem, że ten czołg jest fajny, naprawdę bardzo fajny. Ja wiem, kto ktoś powie, ale Archenox, jak ty nie możesz ani nie mieć wyposażenia? No nie ma z takiego powodu, że po prostu zbieram kasę, a po prostu muszę mieć dużo kasy na 10 tiery. Tak, na 10 tiery to na razie go nie wyposażam. Wtedy M103, tak, M103, mój ulubiony czołg 9 tieru, naprawdę bardzo fajny czołg do, z DPM-em, naprawdę ma fajny DPM, bo fajnie mi się nim po prostu gra, bo mam na nim 3 odznaki biegłości, tak, 3 odznaki biegłości mam na M103. Fajny czołg nawet, powiem, bardzo przyjemny. Potem T110 E5, E5 jest dla mnie fajna, bo naprawdę takie wyniki na niej robię. Mam na bitwę tym czołgiem 2700 uszkodzeń do, znaczy uszkodzeń na grę, bo naprawdę ten czołg jest bardzo spoko. T57 Heavy jest naprawdę bardzo fajnym magazynkiem. To jest mój pierwszy magazynek ciężki. No powiem, że ten czołg wymiata jak po prostu 4 pociski po 400, to ma taką siekę to robi.
że tym czołgiem można nawet zrobić takie dobre wyniki, no, można nie zrobić dobre wyniki, nawet tam po 5, 6, 7 tysięcy, to naprawdę bardzo fajny czołg. T56 GMC, nie wiem czemu go mam. Wtedy Hellcat 105, fajna maszynka z haubicą 105 mm, naprawdę bardzo fajny czołg. Powiem, że ma nawet fajny wygląd, naprawdę ma fajny wygląd ten Hellcat 105. Wtedy T78, naprawdę bardzo dla mnie fajny czołg. Premium 6 tieru, naprawdę to chyba był do zdobycia w tamtym roku, jak się nie mylę, chyba w maju 2020 roku, to powiem, że ten czołg jest fajny. Potem T110 E4, E4 dla mnie jest fajna, tak samo jak E3, bo naprawdę te czołgi mają tak fajne działa, walące po 850 i nawet z HE-ka za 1100. No naprawdę ten czołg jest dla mnie fajny, naprawdę to jest mój ulubiony Tedek, który wali po 850, to ten czołg jest fajny. Wtedy T110 E3, naprawdę E3 jest bardziej twardszą wersją od E4, naprawdę fajny czołg, dinga dużo, bo fajne uszkodzenia, takie same jak E4, tak, takie same jak E4, ma nawet taką samą penetrację 295 i 375 na goldzie, tak, 375 na goldzie, naprawdę bardzo fajny czołg, dużo odbija, ale trochę jest problem, że jak w dolną płytę ktoś strzeli, no to tak dziurawi ten czołg, ale to musi być dobra penetracja, żeby przebić oczywiście. Wtedy M7 PS, tą artę mam, bo to jest moja po prostu pierwsza artyleria trzeciego tieru. Jak pierwsza artyleria trzeciego tieru. Wielu ktoś powie, ale Archenox, co ty jesteś arciarzem? No, po prostu... Ja mam swoje zdanie, tam artylerią do czasu lubię pograć sobie, ale nie aż tak, żeby ten, ale lubię po prostu. T92 HMC to moja pierwsza artyleria 10 tieru, już ją posiadam od 2 lat, tak od 2 lat ją posiadam. Do naprawdę, wiem, że coś powie, to wtedy mówiłem, ty jesteś klikerem, bo ty masz artylerię w garażu, no i co, że mam, no ale po prostu mam w sobie, bo czasami lubię tak sobie strzelić w kogoś za te 2200 albo za 1800, do to byłoby już na tyle z tego filmu, bo już te wszystkie czołgi z Ameryki wam pokazałem, w następnym odcinku będzie czołgi z linii brytyjskiej, czołgi z, po prostu z Wielkiej Brytanii będą w następnym odcinku, tak, w następnym odcinku będą czołgi z Wielkiej Brytanii. Ja się będę żegnał, do usłyszenia, cześć.